ale mam energii. O mamo, jak cudnie, jak cudnie. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że ja tutaj dzisiaj będę. Cześć, witam was serdecznie w nowym vlogu. Jestem w Warszawie i bardzo się cieszę. Nie mogę powstrzymać się od tego, żeby się nie uśmiechać szeroko, bo przyjechałam tutaj na zaproszenie Netflixa, ponieważ jutro idę na event z okazji premiery nowego sezonu serialu Bridgerton. I ja wiem, teraz powiecie, że dobra Karolina, podobno ty serial nie oglądasz. No ten to ja obejrzałam. Z takich, no, powodów oczywistych mi się wydaje, bo kostiumy, kolory i te sprawy, troszeczkę historii. Tak, oczywiście ten serial z taką rzeczywistą historią nie ma za bardzo nic wspólnego, w sensie bardzo dużo tam jest naciąganych rzeczy, plus nawet stylizacje nie są tak w punkt. Ale to nie zmienia faktu, że ja się naprawdę bardzo dobrze na tym serialu bawię i bardzo się ucieszyłam. Po prostu od razu wiedziałam, że przyjadę, że się wystylizuję. Stylizacji też nie mam takiej w punkt historycznej. Głównie chodzi o to, żeby zrobić wrażenie, więc mam nadzieję, że tak będzie. I no, wszystko wam pokażę oczywiście. Zobaczcie, przyjechałam do Warszawy z dwoma walizkami. Możecie sobie pomyśleć, no dobra Karolina, oszalała się w ogóle, jechałam autobusem, pociągiem i taksówką tutaj z tymi dwoma walizkami, plus jeszcze plecak na swoich plecach. Ale to ma sens z tego względu, że właśnie ta suknia, tak naprawdę dwie suknie, bo zabrałam dwie tak na wszelki wypadek, bo jedna to tak naprawdę z Adelonem się wybieram, więc Adelon będzie mi musiał pomóc się wbić w tą suknię, bo sama jej nie zapnę, już nie. Kiedyś to jeszcze potrafiłam, teraz już nie, więc pomoże mi się ubrać i ja jemu również jutro. No ale sama suknia zajmuje bardzo dużo miejsca, jedna i druga, i buty, i dodatki, wszystkie takie rzeczy z epoki, a plus musiałam zabrać rzeczy do nagrywania, czyli sprzęt. Plus normalne rzeczy, żeby tutaj te 3 dni spędzić, jakieś tam kosmetyki i tak dalej, więc rozłożyłam sobie ten ciężar na 2 walizki i nawet nie było tak źle, jak myślałam, że będzie. A więc jestem już w moim apartamencie, który sobie odebrałam. Rezerwowałam go wczoraj i tak naprawdę szukałam apartamentu, w którym będzie mi łatwiej nakręcić materiał, który planuję nakręcić, czyli z takich przygotowań do tej imprezy, makijaż i tak dalej, wszystkie dodatki, więc chciałam, aby te ściany były takie, wiecie, no jakoś tam w klimacie. Za wami jest taka ściana, więc myślę, że to mi ułatwi. Jedno takie piękne, taki apartament znalazłam, cudowny, ale był tak drogi i tak była promocja na niego, na Bookingu, ale nie zmienia to faktu, że chyba piecyk, słuchajcie, że no był trochę drogi jednak, więc skorzystałam z tego i cieszy mnie najbardziej, wiecie co, że pomimo tego, że jest to kamienica na starym świecie, tutaj na starym mieście, chyba w tym kierunku jestem za Pałacem Prezydenckim, tak pomiędzy pałacem a kolumną Zygmunta, powiedzmy, mniej więcej, tak, przynajmniej na moje oko, bo jeszcze nie spacerowałam tutaj nigdzie, dosłownie wysiadam z taksówki i do was tutaj przemawiam i chyba już za długo przemawiam, ale tak, co mnie najbardziej cieszyło, że to jest parter, nie musiałam wnosić tych walizek na przykład jakieś 4. piętro, co zawsze się zdarza w jakiejś kamienicy, że akurat jest wyżej i trzeba to po prostu taszczyć do góry, więc rewelacja, apartament jest piękny, zaraz wam go pokażę. A ja może coś dzisiaj jeszcze porobię, jak nie, to poodpoczywam, bo czemu nie? Dzisiaj mam, powiedzmy, dzień wolny, tam maile, jakieś papiery i tak dalej, jak to przy biznesach, ale no może coś tutaj się zadzieje, że odpocznę nawet, pójdę na pewno do jakiegoś sklepu kupić sobie coś dobrego do jedzonka. Czyli okolica, ta uliczka,
na której teraz będę mieszkać przez te dwie noce, jest obłędnie piękna. Obłędnie piękna. Piękna jest, dobra. Apartament, tour. Po wejściu widzimy już moją ścianę do nagrań. To nie jest słoneczko, to jest moja lampa. Tutaj jest lustro. Tak, kuchnia bardzo fajna, elegancka. Jest taka ciutka glamour, ale akceptowalna przeze mnie. Piękny zlew. Czy też tak macie, że się potraficie zachwycać nawet zlewem? Uwielbiam te takie ceramiczne chyba. Porcelanowe, no ale piękne są. Więc tak. Tak, tak, tak. Tutaj mamy łazienkę i zaraz Wam pokażę, co mnie tutaj zaskoczyło. Łazienka też bardzo ładna. Wszystko jest takie nowiutkie. Jest prysznic, ale spójrzcie, jaki jest sufit. Oryginalny, pomalowany tak na czarno. Jest tak ładny. Na żywo oczywiście prezentuje się lepiej niż na nagraniu, ale naprawdę jest dobrze i możemy się tu malować. Nie wiem, czy Adela będzie się malować tutaj razem ze mną, czy już wcześniej. Jeszcze tego nie uzgodniliśmy, ale no mamy przestrzeń. Przestrzeń mamy do malowania się. Naprawdę bardzo ładny apartament. Ale patrzcie, jak jest tutaj. Tu mamy sofę i też fajną ścianę, tylko nie będę sofy specjalnie odsuwać, więc myślę, że tutaj jest w ogóle jaśniej, tu to ogarnę. To nagrywanie moje, jest telewizorek i uwaga, uwaga, tadadam! Ile spania jest w jednym apartamencie. I sama nie wiem, co wybrać. Na pewno nie sofę. Ale czy spać tu, czy tu? O, to jest pytanie. Wielka szafa, tu są oczywiście schodki, taka fajna stolarka. Bardzo mi się to podoba. No. I tu jeszcze patrz, jakie fajne siedzisko na okienku. Takie marzenie zawsze moje, żeby mieć taki parapet, na którym można siedzieć i czytać książki. Ładny apartament, podoba mi się. I widać, że chyba jestem tutaj którymś z pierwszych gości, bo jest tak czyściutko, nowiutko, ładnie. Ściany nie są porysowane, poobijane, więc bardzo to cenię. Fajna też lokalizacja, bo jeżeli ktoś chce pozwiedzać Warszawę, czyli te najważniejsze miejsca, czyli Stare Miasto, iść gdzieś na bulwary wiślane, no to tutaj wszędzie jest rzut beretem, można się przejść, więc super. Nazywa się ten apartament Marta Old Town Apartments, chyba tak. Więc no, polecam. Nie zapłaciłam dużo, teraz była promocja, bo no, mamy środek tygodnia, więc wiadomo, weekendy zawsze są jakoś tam droższe. Jeszcze na Bookingu mi zniżki naliczyło, więc nie wyszło to dużo, ale nie wiem, jaka jest normalna cena. Ja za dwie noce zapłaciłam ponad 500 zł. 550, 500, coś takiego za dwie nocki, więc naprawdę spoko, jak na warszawskie ceny i ogólnie ceny, ogólnie teraz, ogólnie ceny wszystkich takich apartamentów na wynajem. Teraz one tak poszybowały do góry, że nawet patrząc na te ceny, to stwierdziłam, kurde, tanio, a mam blisko, bo ta impreza, ten event jest również tutaj na Starym Mieście, więc tak pomyślałam, że jak dam radę i się nie przewrócę i pogoda pozwoli, no to fajnie będzie się przejść pieszo do tego miejsca. Przy okazji ubawić ludzi, którzy będą tutaj sobie zwiedzać czy spacerować po Starym Mieście, bo jak wyskoczę w tej stylizacji, no to myślę, że zwrócę uwagę na siebie nią. Tak mi się wydaje. No. Dobrze, straszny długi wstęp. Dużo gadam, ale jakoś tak tęskniłam za Wami. Nie wiem czemu. Ucieszyłam się, że po prostu wyjechałam. Mega się cieszę na ten event, na taką imprezę. Pierwszy raz mnie Netflix zaprosił. Więc wiła. Normalnie od razu tak jakoś... No, ja chętnie. Tym bardziej jak mogę się przebrać i wyjść do ludzi. Taka z innej epoki. Bardzo mnie to cieszy. Ale to zobaczycie pewnie w osobnym filmie, osobnym vlogu. A teraz co ja mam teraz zrobić? Posprawdzam maile i chyba wyjdę na miasto, pokażę Wam właśnie okolice, jak tu jest ładnie, bo na tej ulicy jeszcze chyba nigdy nie byłam. Może przechodziłam, jakoś przejeżdżałam, ale na pewno się tutaj nie zatrzymywałam, a jest taka filmowa bardzo, więc to Wam zaraz pokażę. No i coś sobie kupię dobrego. Może jakiś film zobaczę wieczorem, może jeszcze sobie Bridgertonów odpalę, żeby się tak całkowicie, wiecie, wkręcić, bo obejrzałam te
4 nowe odcinki nowego sezonu. Oj, nie mogę się doczekać na więcej. I mało tego, ja jutro poznam aktorki przylatujące ze Stanów. Dwie aktorki, ale to wam zdradzę już w następnym filmie, bo jak coś by się posypało, no to wiadomo, no to sobie mogę gadać, nie? Ale mam energii! No dobrze, moi drodzy, zabieram was na spacer. Nawet ten widoczek. Wszystkie kamieniczki. Kamienice są piękne. Teraz wychodzimy na ulicę. Uwaga. Tak to cudnie. Tutaj ktoś restauruje piękną kamienicę. Będę wam tak pokazywać, będąc z przodu, bo to nowe GoPro jest super, jest dla twórców, ale ktoś nie przewidział, że jak twórca odwróci aparat i mikrofon jest świetny i świetnie łapie tutaj z przodu, ale z tyłu już nie łapie. No jest to logiczne. Natomiast no myślałam, że jeden aparat załatwi też sprawę mikrofonu dodatkowego i że będzie ekstra. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? No już prawie jestem na Starym Mieście. Idealnie. Główny deptak aż do kolumny Zygmunta. Piękne miejsce. No i jest stary, dobry Zygmunt sobie stoi. Widzę, jakaś polityczna impreza tam jest, więc tam nie idę. Szukam Rossmana. Idę dalej. Wszędzie jest policja dzisiaj. No jak mogłam się tego spodziewać. Tak czy siak, lokalizacja naprawdę boska. A tutaj jest Senatorska. Miejsce, gdzie odbędzie się impreza, więc mamy parę minut tak naprawdę. No może w tych sukniach pójdziemy dłużej, ale nawet nie 10 minut spacerkiem na obcasach. Jest do zrobienia. Sprawdziłabym, gdzie dokładnie jest ta impreza, żeby już wiedzieć co i jak, ale jest to takie zamieszanie, tyle policji, tyle ludzi, że chyba idę już do pokoju. Może w drugą stronę po prostu opuszczam Stare Miasto, krakowskie przedmieście i pójdę tam, tam. Może tam będzie spokojniej. Spójrzcie, jak tutaj urokliwie jest. Sądzę, że tędy do góry dojdę do mojego pokoju. Tutaj jest taka wąska uliczka wzdłuż kamienic. Tu jest mini jakiś park, skwer. Skwer, przepraszam. I tędy dojdę do mojego apartamentu. I tu jest cisza, co jest najpiękniejsze. Po drugiej stronie jest niezła jadka. No, nie wiedziałam, że coś takiego tutaj będzie. Ale też nie zamierzam się stąd ruszać, więc nie szkodzi. Ale tutaj jest spokojnie na tym Starym Mieście. Kurczę, nigdy tutaj tak nie spacerowałam. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I mały sklepik spożywczy znalazłam, więc kupiłam sobie bezglutenowe pieczywko. I spaceruję już teraz do siebie. Te balkoniki tutaj, ludzie spacerują. Zupełnie inny klimat niż po prostu po drugiej stronie. 2 minuty spacerkiem stąd. Niesamowite, jak to się może różnić. Oj, kochani, jest już wieczór i szczerze powiedziawszy, padam ze zmęczenia, aż się trzęsę z zimna, więc wejdę pod prysznic, zaparzam sobie miętę i pod pierzynką będę sobie pracować dzisiaj. Gadałam już z Adelonem przez telefon, planowaliśmy co i jak będzie jutro i jestem tak mega podekscytowana tym, co się będzie działo, ale wam chyba jeszcze jutro rano coś pokażę. Co mam w planach, jak będę się rozpakowywać, a na pewno będzie osobny film z samego eventu, osobny film
będzie na klasyce z ubioru i tak dalej. Opowiem co i jak się przygotowywałam. Więc tak, jutro będzie dzień super ekscytujący, ale też bardzo pracowity i żeby wszystko nam wyszło, to trzeba było wszystko poplanować. Jeszcze muszę dzisiaj sprawdzić, gdzie ja jutro tutaj zjem jakieś dobre śniadanie. Bo w Warszawie są takie miejscówki, gdzie wiecie, możecie pójść na śniadanie i na przykład kawa jest za złotówkę, albo kupicie kawę i śniadanie jest za złotówkę. Różne takie, więc poszukam, czy gdzieś w mojej okolicy są jakieś fajne, ciekawe śniadania. Jeżeli tak, no to oczywiście pójdę, zabiorę Was ze sobą i jeszcze rano czegoś poszukam do stroju, bo właśnie wpadłam na to, jak mogę coś zabrać jeszcze, nie psując stylizacji. Jeżeli mi się to jutro uda, ekstra. Jeżeli nie, no trudno, ale kombinować na pewno będę. Dobrze, to ja się kładę, odezwę się rano. Dzień dobry, ale się wyspałam, ale się wyspałam. Taka fajna pościel tutaj jest. Wstałam po 4:00. Ja już byłam gotowa do wyjścia i funkcjonowania, ale jeszcze wiadomo, poleżałam sobie troszeczkę. I myślałam, żeby pójść na śniadanie na Stare Miasto, ale jak sprawdziłam sobie ofertę, to stwierdziłam, że kurczę, takie są raczej konkretne te śniadania, więc dzisiaj będę miała śniadanie dietetyczne z tego względu. Proszę się tu nie śmiać. Ja wiem, że to sukienka ma pasować do nas, a nie odwrotnie. Ale to jest wyjątkowa suknia, wyjątkowy dzień i ja się muszę dzisiaj w nią zmieścić, więc nie mogę pić kawy i tak dalej, żeby nie zatrzymać sobie wody w moim stanie obecnym, czyli przy zapaleniu tarczycy, to muszę uważać na tą wodę, żeby nie spuchnąć, bo wtedy się do niej nie zmieszczę. Zrobiłam sobie fit śniadanko. No i tyle w tym temacie. Takie z serkiem. Wystarczy. Czuję się, jakbym na wesele się wybierała. To jest idealne porównanie. Jestem podekscytowana, zastanawiam się, co najpierw tu fryzura, co, jak, co. I kombinuję, zaraz rozwieszę suknię, która wygląda jakby była ślubna, więc ją porozwieszam, wyprasuję, przygotuję, zobaczę, co jeszcze trzeba ogarnąć. Może jakiś króciutki spacer zaliczę. Mam takie zakwasy odnoszenia tych walizek, że tutaj cała ręka mnie boli, więc muszę się troszkę rozruszać. Więc jakiś spacer po śniadanku może zaliczę, ale bez szaleństw, bo dzisiaj jest tyle roboty, takie super przyjemnej. Suknia wisi, a ja zrobiłam przemeblowanie na nagrania. Już nagrywałam tutaj, nagrywałam wstępy do różnych rolek, robiłam zdjęcia przed i tak dalej. Układałam sobie w głowie wszystko, co jak, pod jaką muzykę. A teraz szybko biegnę po coś do jedzenia, żeby zjeść tutaj i zabieram się za nagranie. Jeszcze muszę suknię wyprasować parą, tak chociaż delikatnie, więc naprawdę jest dobrze. A chcę Wam coś pokazać, bo użyłam tego filtra, który jest na TikToku Bridgerton, jak mnie przerobi. I patrzcie na to. O, tutaj są te moje już przebitki do filmu. Tutaj mamy pierwsze. No, postaram się coś może podobnego zrobić. Tutaj nawet to podobnie wygląda. I jeszcze coś takiego. Już ładnie, co? Nadawałabym się do takiego dworu. No, także tyle w tym temacie. Lecę na miasto. Dzieje się, zobaczcie. Faktycznie to jest tutaj. Bridgertonowie, Netflix. O mamo, jak cudnie, jak cudnie. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że ja tutaj dzisiaj będę. Jakie piękne, zaraz muszę zdjęcie zrobić Łukaszowi, Adelanowi i mu to wysłać. Ale się będzie cieszyć. Ale to jest ekipa w ogóle. Myślę, że to jest idealne miejsce, aby zakończyć tego vloga i zaprosić Was już na następny z tego dnia, z tego eventu, który odbędzie się za kilka godzin. Jestem tak podekscytowana, że już nie mogę, nie mogę. Dawno się tak nie cieszyłam na event, jak na ten. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia bardzo, bardzo w niedługim czasie, w następnym vlogu.